Dzisiaj taki szybki wstęp, bez zbędnego gadania. Bierzemy się dzisiaj za robienie wylewek, Boże, nie wylewek, układanie styropianu pod wylewki i rurek do ogrzewania na parterze, czyli salon, kuchnia, garaż i przedpokój, bo łazienkę już mamy zrobioną, jak robili nam górę, więc mniej więcej mamy jakieś do położenia 80 metrów kwadratowych tego styropianu. Kawałeczek mam ułożony, tak na próbę było robione. Wygląda to mniej więcej tak. Jest to 2x8 cm styropianu. No niestety musimy uzyskać tak około 22 cm, żeby w miarę pod oknem wyszło w miarę rozsądnie. Jak też widać na filmie, leży trochę piasku. Piasek po to, żeby gdzieniegdzie można było sobie troszeczkę podrównać pod styropianem, z racji tego, że miejscami jest powiedzmy 6 cm wyjdzie nam z wylewką, a miejscami wychodzi, że 8. Nie chciałbym 8 cm z racji tego, że po co to grzać? Po co grzać tyle betonu? Po tym się będzie tylko chodziło, auta po tym jeździć nie będą, więc bez sensu tak grubo, więc do tego tyle piasku nanieśliśmy, wysechł fajnie, suchutki, płukany i tak będziemy trochę to gdzieś tam podsypywać, podrównywać, więc nie ma co, trzeba się brać za robotę, bo przyjeżdżają panowie za w sumie 15 lutego, no to już niedługo, mamy niecałe 2 tygodnie na zrobienie tego, niby roboty dużo nie jest, bo to tak na dobrą sprawę roboty na 3 dni, ale trochę mało czasu się zrobiło, niby zima, ale pracy sporo, więc trzeba gdzieś zarobić na tą budę. Dobra, do roboty, bo szkoda dnia.